Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy Vlogmas dzień trzeci. Słuchajcie, z tym, że się dzisiaj wyśpię, to troszeczkę przesadziłam i w ogóle też trochę popłynęłam, bo położyłam się spać po pierwszej, nastawiałam budzik na 7:45, przy czym mówię, a jeszcze tak przed snem sobie posłucham muzyki i zasnęłam w słuchawkach i wstałam o 3:40, tak, bo jakaś piosenka mnie wybudziła. Fakt, że zasnęłam w tych słuchawkach i spałam, ale mogłam się bardziej wyspać, gdybym tej muzyki nie słuchała. Masakra. Ja tutaj szybko ogarniam sobie kalendarz adwentowy. Ale bym sobie wbiła tego szpikulca. I wiem, co tutaj jest, bo wczoraj znalazłam to w Action i zadzwoniłam do mamy. I moja mama zrobiła takie nie chcę tego, niepotrzebne mi to. I dopiero jak wczoraj mi to wyskoczyło, dosłownie wyskoczyło, bo mi się wywróciło z kalendarza adwentowego, to sobie przypomniałam, co widziałam w Action i mówię mamie, ja wiem, co jest pod 15. Dobra, słuchajcie, szukam trójki. Trójka i wow, to jest coś ciężkiego. Dobra, otwieramy. Jak widzicie, też zmieniłam już piżamę na świąteczną, ale cieszę się, że poprzednia Wam się też podobała. Ojej, takie piękne. Podgrzewacze. Ale pachną. Mama tematycznie nawiązała do wczorajszego vlogmasa. Nawet o tym nie wiedząc. Wow! A właśnie mi się kończyły podgrzewacze i mówię, muszę sobie kupić, tylko że potrzebuję tych takich naturalnych. Ale te też w niczym nie przeszkadzają, więc... Dzisiaj będziemy zapalali latarenkę, także... Cieszę się strasznie. Dobra, także to jest w trzecim okienku rozpakowane. Ja idę się ubrać i jadę, ponieważ mam wizytę u trychologa, więc dlatego też moje włosy są takie, a nie inne, bo zaraz będę miała je myte i nakładane tam maści, paści i w ogóle. Także tak, kochani, ja lecę, ponieważ już muszę jechać. Wczoraj się śmiałam, że właśnie jak chodziłam, to mi się tak uszy odginają jak Hobiemu w każdym możliwym filmie. Kochanie, ja już po zabiegu trychologicznym mówiłam z panią Pauliną, że w sumie w następnym tygodniu mogę wam coś więcej pokazać w ogóle w gabinecie, bo od lipca chodzę na zabiegi trychologiczne, bo mi się strasznie przerzedziły w pewnym momencie włosy, a teraz już jest lepiej, tylko że teraz mam taką specjalną formułę nałożoną na włosy i jestem tak ulizana, to musi po prostu się tutaj wchłonąć i wtedy te włosy potem będą takie fajne, napuszone, znaczy napuszone, takie podniesione, ale teraz to, no to wyglądam tak na mokrą włoszkę. Tak się śmieję, że mam po prostu włosy na żelu. Dobra, słuchajcie, jest za 20:10 i ja się właśnie zbieram, bo na 10:00 muszę być w pracy. Także jadę i pewnie odezwę się do Was dopiero o godzinie 18:00. Strasznie boję się, że będę miała dzisiaj mało materiału, bo no jestem prawie cały dzień w pracy. Później po pracy chcę nie jechać, tylko iść, bo boję się, że będzie mnóstwo ludzi w galerii, więc wolę się przejść na nogach. I właśnie chcę iść ogarnąć te prezenty dla mamy Adama. No i tyle właściwie, bo na Mikołajki to tylko dla mamy i dla Adama. Może już coś zobaczę na święta, może coś wpadnie mi w oko. No, także to tyle, kochani. Dobra, odpalam samochód. Tam, tam,
właśnie wracam do samochodu. Fajnie, bo w galerii praktycznie nikogo nie było, była puściutka, co mnie mega zdziwiło, ale mega się cieszę. Wracam do samochodu, jest 20:30 i jadę po Adama, więc idealnie, bo on akurat wraca z pracy. Ja wracam z galerii i jeszcze jedziemy na chwilę do mojej mamy. W każdym razie, jeżeli chodzi o prezenty, to kupiłam mamie coś tam. Adamowi kupiłam już prezent. I wpadłam też na pomysł, co kupić mamie na gwiazdkę, więc nie jest źle. I kupiłam sobie spodnie. Ja mam nic nie kupować, ale spodnie są mistrzowskie, więc tak, kupiłam sobie spodnie. No ale też mam wymówkę, bo jakby mam jedną parę spodni, która leży dobrze, więc mogłam sobie na te pozwolić. W każdym razie, jeżeli chodzi o prezenty, to jeszcze mam plan B. Jutro po pracy, pracuję zdalnie, bo przychodzą do nas kominiarze, więc pracuję zdalnie, żeby być w domu. I po pracy pójdę sobie jeszcze do sklepu, który jest obok nas i tam może coś jeszcze dla mamy znajdę. A jak nie, to coś już wykminiłam. Także to tyle. Wróciłam właśnie do domu. Tak, hello, hello. I kupiłam sobie te spodnie, które mierzyłam. Ja bym kupiła całą tą stylówkę, tak w 100%. Od czapki po bluzę, sweter, to była kurtka. No ale wzięłam tylko spodnie, bo jeszcze muszę pokupować prezenty świąteczne, więc z racji tego, że jakoś ostatnio mam deficyt spodni. Szyjesz, Adaś? To właśnie wzięłam, ogarnęłam te. I są takie świecące. A teraz idę, ponieważ Adaś otworzył jelly beans. I mam sprawdzić, jakie... Które mam najpierw wziąć? Obojętne. Dobra, to czekajcie. Uwaga! Testuję zielony. A są tam jakieś obrzydliwe smaki, czy nie? Nie, normalne. Myślę, że to było jabłko. Smakuje jak chemia. Dobra, pomarańczowy. Smakuje tak samo. Pomarańcz. Ostatnie. Białe. Nie ma coś kosznego. Białe to z wanilia albo kokos. O, tak. Ja nawet nie wiem, czy ja miałam wanilię, czy kokos, bo wszystkie smakowały tak samo. Ja bym się napić Pepsi. Dziękuję. Dobra, widzę, że już patrzysz, że cię wypiłam pół szklanki. Czy ty coś chcesz na obiad? Bo ja właśnie się zastanawiam, bo jest godzina 21:30, ja dopiero wróciłam do domu. I zadam ci tylko śniadanie i jabłko. I skyr. I się zastanawiam, czy ogarnąć jakiś obiad. Chyba powinnam. Tylko, że jest późno i ja nie jestem jakoś tak głodna wieczorem. Te dylematy, problemy pierwszego świata. Zaraz wam pokażę w ogóle, co kupiłam. Może pokażę wam, co kupiłam Adamowi, bo Adam nie ogląda moich vlogmasów, więc mogę wam pokazać. Ale nie pokażę wam, co kupiłam mamie, bo moja mama ogląda moje vlogmasy. I pokażę wam też, co mama mi kupiła, ale to zaraz. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że ten zapach, który jest włączony od wczoraj, mega pachnie i właśnie bardzo dużo daje tutaj ten otwór. Ponieważ jakby zapach też idzie na mieszkanie, a nie tylko tutaj do góry w momencie, kiedy mamy drzwi wejściowe. I bardzo podoba mi się ten zapach. Nie wiem, Adam, czy ty zauważyłeś różnicę tego zapachu, czy nie? To było tak, czy nie? Dobra, to chyba tak. W każdym razie naprawdę świetnie pachnie. Jak się wchodzi, to naprawdę czuć różnicę i wydaje mi się, że ten zapach po prostu jakoś tak lepiej czuć. To znaczy, nie wiem, może to jest placebo, bo w każdym razie mi się bardzo podoba. I zastanawiałam się, czy z racji tego, że są to olejki naturalne, to tutaj to szkło jest takie ciemne, bo może jakoś inaczej się one uwalniają. Nie wiem, to takie moje przypuszczenia? Czy to światło jest tutaj złe? Jest złe, bo jest z góry. Co ja miałam wam pokazać? To miałam wam pokazać? To miałam wam pokazać? Jestem na tle książek, siedzę na ziemi i najpierw pokażę wam, co kupiła mi dzisiaj moja mama, bo tak widziałyśmy się po prostu w locie. Ja jej wrzuciłam rzeczy, które miałam jej przynieść, ona dała mi to, ponieważ była dzisiaj w Tesco.
była dzisiaj w Tesco i kupiła mi taką gwiazdę. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieli, czekajcie, o. Taką gwiazdę, w środku są lampki i można ją powiesić przy oknie. Ja na pewno będę teraz, nie wiem czy teraz i czy na pewno, nie wiem czemu to powiedziałam, ale planuję umyć okna wreszcie, wyprać firanki, wiecie, wyprasować je, zrobić już pomału takie generalne porządki, dlatego chciałabym jak najwięcej też jutro zrobić, zacząć robić, sprzątać, żeby w sobotę mieć mniej, bo w niedzielę widzę się z moją mamą i w momencie, kiedy właśnie umyję te okna, już będzie tak czysto, na pewno w salonie, to wtedy powieszę tę właśnie gwiazdę. I jeżeli chodzi w ogóle o tę gwiazdę, to podobna była kiedyś w Ikei, chyba dalej jest. Przy czym tam można kupić taki, wiecie, stojak jakby na lampkę nocną, albo jakiś taki w środku też drucik. No, tutaj jest tylko ta opcja z drucikiem w środku. Jeżeli chodzi o prezent dla Adama, to kupiłam mu to. Nie mogę powiedzieć co, bo siedzi w pokoju obok i będzie słyszał. Nie wiedziałam, co mu kupić, więc stwierdziłam, że... No, poniekąd kosmetyki, ale nie do końca. No, w każdym razie nie miałam pomysłu, co Adamowi kupić, więc stwierdziłam, że to jest taki prezent, który zawsze pasuje. I teraz tak, jeżeli chodzi o książki, które ostatnio do mnie przyszły i które pokazywałam wam w reading vlogu, który się nie pojawił na kanale, to są to dwa ogromne tomiszcza. No i możecie je zobaczyć. Tutaj jest My Naród i Historia XIX wieku. I do tego jeszcze w paczce były pocztówki. Chcesz sobie zobaczyć? O, teraz się zabawię w profesjonalną youtuberkę. O, przepraszam. Okej. I muszę zrobić paznokcie, więc... To już jutro. Jeżeli chodzi o historię XIX wieku, jest to książka na temat przeobrażeń świata Jurgena Osterhamela. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Tak. I czekajcie, może przeczytam wam opis tej książki. Wszechstronna panorama najbardziej innowacyjnego wieku w dziejach ludzkości. W czerwcu 2006 roku w australijskim ogrodzie zoologicznym dokonała żywota żółwica Harriet, która w 1835 roku na wyspach Galapagos poznała młodego badacza natury Karola Darwina. Nie ma już zatem wśród żywych nikogo, kto pamiętałby chińskie powstanie bokserów czy wojnę burską w Afryce. Nikt nie pamięta świata bez żarówki, karabinu maszynowego, automobilu, kinematografu, techniki rentgenowskiej. Nie ma też książki, która przedstawiałaby panoramę XIX wieku z taką wnikliwością, rozmachem i pasją, jak dzieło Osterhamela. Na jej kartach rewolucje, wojny napoleońskie, Pax Britannica, Dziki Zachód czy dominacja i arogancja Europy ukazane są z niezwykłą mocą i plastycznością. Autor z pasją opisuje osiągnięcia epoki industrializacji, maszynowe przyspieszenie, ruchy emancypacyjne czy triumfalny pochód filmu, ale też jej upiory, krwawe wojny 16-godzinny dzień pracy, anarchię w rachubie czasu czy komercyjne wystawianie na widok publiczny tak zwanych osobliwych ludzi. Historia XIX wieku Przeobrażenie świata to nie tylko wybitna praca historyczna, ale przede wszystkim wciągająca lektura, od której trudno się oderwać. To tak w dużym skrócie. Ja przeglądałam już tę książkę, no to jest coś, co wydaje mi się, że warto mieć na swojej półce, jeżeli interesuje was historia, bo tu jest naprawdę przegląd wszystkiego, co najważniejsze. Bardzo chciałabym tę książkę kiedyś przeczytać. To jest taki, wiecie, plan na przyszłość. Ale na pewno czytać będę książkę My Naród, Nowa Historia Stanów Zjednoczonych, Jill Lepore, i też wam przeczytam opis. I z tą książką pojawi się recenzja tutaj na kanale, więc uwaga, czytam. Nowe spojrzenie na historię Ameryki. Jill Lepore, i teraz nie wiem, czy powinnam przeczytać Lepore czy Lepore, ale chyba Lepore. Jill Lepore przedstawia historię Stanów Zjednoczonych w zaskakującej interpretacji. Wychodząc od głównych amerykańskich idei, tych oczywistych prawd, tutaj cudzysłów, o których mówił Jefferson, politycznej równości, praw naturalnych i suwerenności narodu, autorka zadaje podstawowe pytanie, czy burzliwa historia Ameryki dowodzi tych prawd, czy też im zaprzecza. Lepore śledzi ich obecność od czasów pierwszych pionierów, po izolacjonistów, od właścicieli niewolników, po obrońców praw człowieka, od początków prasy drukarskiej, po Facebooka. Stwierdza też, że sprzeczności w nich zawarte budują naród, który chce walczyć o sens swojej historii. W
Wciągająca narracja i oryginalna konstrukcja czyni My, Naród jedną z najciekawszych i najbardziej nowatorskich opowieści o amerykańskiej historii. Wobec konfliktów, które aktualnie wstrząsają Ameryką, książka Jill Lepore znakomicie wyjaśnia źródła ich pochodzenia oraz daje nadzieję na ich twórcze przełamanie. Ja w ogóle na początku myślałam, że to nie jest My, Naród, jako my, tylko że to jest My, Naród. Ale ja mam ogromne problemy z czytaniem tytułów, nazwisk i no jakby... Ojejku. To jest książka, którą ja będę czytała, żeby po pierwsze wam zrecenzować, a po drugie, żeby się też dokształcić, bo w momencie, kiedy prowadzę jakieś zajęcia u mnie w pracy na temat historii Stanów Zjednoczonych, czy też zajęcia bardziej takie związane z kulturą, no to fajnie będzie uzupełnić tę swoją wiedzę, którą już tam mam. I mega się cieszę, jestem podekscytowana, trochę przerażona, bo ta książka ma no 800 stron. Jak zobaczycie moją twarz i tę książkę, to zobaczycie, jak ona jest duża, no nawet zobaczcie moja dłoń. I jeżeli chodzi o pocztówki, które tutaj były dołączone, to ta pocztówka i ta były dodane do tej książki Historia XIX wieku, te dwie. A tutaj są dwie pocztówki, które są związane właśnie z tą książką My, Naród. Tutaj akurat jest Marsz Praw Obywatelskich w Waszyngtonie 28 sierpnia 1963 roku i zdjęcie ukazuje liderów ruchów społecznych, w tym Martina Luthera Kinga i innych. Tutaj wam pokażę i akurat jeżeli chodzi o tę pocztówkę, to jest pierwsza strona Konstytucji Stanów Zjednoczonych ze słynnym zdaniem My, Naród. Bardzo fajnie, że dodane były właśnie te pocztówki nawiązujące do książek, a ja tak, tę książkę sobie już może wezmę, tę odłożę. Muszę zrobić też zdjęcie na Instagrama właśnie z tymi dwoma pozycjami, gdzie tutaj włożę. W ogóle zdjęcie na Instagrama to ja muszę zacząć robić, bo ostatnio mało dodaję, a mam jednak sporo książek do sfotografowania, plus jeszcze zapachy, więc muszę też do tego przysiąść, ale to myślę, że dopiero w weekend i chyba dopiero w niedzielę, jak będzie na dworze jasno i będę miała więcej czasu i będę pomalowana, ogarnięta, bo przypuszczam, że w sobotę to sobie będziemy sprzątali w totalnym nieogarze. To taka już zapowiedź tego, jak będzie wyglądał weekend. Idę oglądać tam materiały, które dziewczyny oglądają, bo słyszę, że się śmieją, a też chcę się chwilkę zrelaksować i odpocząć po dzisiejszym dniu, bo było tego dużo. Słuchajcie, oglądam sobie Make Life Harder i nagle wlatuje coś takiego i myślałam, się popatrzę, nie wiem, czy będzie słychać. Nie mogę! What the fuck? To teraz? No przecież ja płaczę. Ja się skończyłam to oglądać, nie mogę przestać się śmiać. Ja pierdzielę, jakie to było dobre. Czy poważnie? Mnie w czwartek wieczorem śmieszą foki na profilu Make Life Harder. O Jezu, o. Właśnie skończyłam rozmawiać z dziewczynami. Jest godzina 23:10 i ja po prostu najchętniej bym zrobiła tak. Stwierdziłam, że dzisiaj nie będę montowała tego vlogmasa, tylko jutro po prostu nastawię budzik wcześniej i przed pracą zmontuję jak najwięcej i stwierdziłam, że dzisiaj nie dam rady ćwiczyć, ale pograłabym sobie w Oculusa. I dawno wam nie udostępniałam, to znaczy ostatnio wam udostępniałam, sorry, tak z słuchawkami siedzę. Jakiś czas temu w Reading Vlogu udostępniałam wam, jak gram właśnie w Oculusa, przy czym wtedy grałam jeszcze na poziomie Hard, aktualnie gram na poziomie Expert. Więc mega się cieszę i staram się uczyć Expert Plus i ostatnio sobie kupiłam paczkę z piosenkami BTS. Smacznego, Adaś. I co ja powiedziałam? Aha, że nie, dziękuję. Że kupiłam sobie paczkę z muzyką BTS i właśnie ostatnio grałam głównie tylko i wyłącznie na tych piosenkach. Ale się rozkojarzam strasznie, bo widzę tutaj na tym kwiatku, że coś tutaj się zadziało. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o Oculusa, to myślę, że sobie zaraz jakąś partyjkę pół godziną strzelę, bo dawno nie grałam. Co ty na to? I wam nagram też, jak to mi idzie. Dawno nie grałam, więc nie wiem, czy będę jeszcze pamiętała co i jak, ale jak coś to no, żeby troszeczkę się rozerwać, a później myślę, że się umyję i chyba już pójdę spać. To tyle chyba byłoby na dzisiaj. Nawet nie wiem, czy mam wystarczającą ilość materiału. Dobra, kochani, nie rozgaduję się, idę zmyć makijaż, bo w momencie, kiedy ubieram Oculusa, muszę być bez makijażu. Po pierwsze dlatego, że ta gąbka może się ubrudzić tutaj od czoła, a po drugie dlatego, że no
jest to po prostu niewygodne. Także idę zmyć teraz tą szpachę z twarzy. W ogóle już ten makijaż to już jest gdzieś tutaj, brwi to już symetrii nie pamiętają, a fluid to już jest tylko wspomnienie, także piękna rekomendacja mojego make-upu dzisiaj. Mogliście widzieć, już jest w pół do drugiej. Ja miałam się położyć dzisiaj wcześniej spać. O, to cała ja. Jak już zacznę grać w Beat Saber, to
To już nie umiem przestać. W każdym razie, kochani, ja w opisie zostawię wam link do oryginalnej piosenki, do której grałam. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to mniej więcej jest zgrane z muzyką, to proponuję wysłuchać tego utworu, a nie tego, który ja podłożę. Po prostu ja nie mogę użyć oryginalnego dźwięku, ponieważ no jakby mój film zostanie zablokowany przez prawa autorskie, najprawdopodobniej usunięty i będą same problemy. Także gdybyście chcieli, to w opisie zostawiam wam link. Jest to piosenka BTS, także jest łatwo dostępna. Możecie sobie ją odtworzyć na YouTubie, na Spotify, czy gdzie tam wam pasuje. Ja teraz zakładam słuchawki, przesłucham 2-3 piosenki i idę spać, bo jutro muszę wstać przed pracą i zmontować ten film, żeby wam go zaplanować na godzinę 17, no i zacząć też jutro nagrywać kolejnego reading vloga. Boże, vlogmasa. Nie reading vlog. Dobra, kochani, także najwyższa pora się z wami pożegnać. Ja dziękuję wam najmocniej za uwagę, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i też mam nadzieję do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!